Cześć i czołem! W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać sobie o pielęgnacji, a właściwie o podstawach pielęgnacji, a dokładniej o serum. Jak dla mnie pielęgnacja jest ważniejsza od makijażu i uwaga, mówi to makijażystka, dlatego że bez dobrej pielęgnacji żaden makijaż nie będzie wyglądał dobrze. Są takie problemy skórne, jak na przykład suche skórki, z którymi ja osobiście się borykam i jeżeli bym ich nie usunęła, to nie da się ich przykryć makijażem. Chociażbym użyła najbardziej nawilżającego podkładu na świecie, to nie dam rady zakryć tych suchych skórek. Co więcej, chciałabym, żeby ten filmik był naprawdę prosty i przyjemny. Wiem sama z doświadczenia, że jak próbuję coś pielęgnacyjnego wytłumaczyć koleżance czy cioci i używam jakichś tam sformułowań, które dla mnie są normalne, one patrzą na mnie... Tak... Dlatego bardzo, 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 bardzo zależy mi na tym, żeby wytłumaczyć to w prosty sposób. Użyłam kilku fajnych metafor. Robert powiedział, że może nawet trochę za dużo tych metafor, ale to wy to ocenicie. Nawet porównałam coś do Roberta Lewandowskiego. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, co pielęgnacyjnego porównałam do Roberta Lewandowskiego, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznijmy od najważniejszego pytania, czyli czy muszę używać serum? I odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Nie, ale fajnie jest je mieć. Już Wam tłumaczę dlaczego. Na co dzień kupujemy dużo rzeczy. Między innymi na przykład kupujemy jedzenie. I to jest dla nas najważniejsze, no bo bez jedzenia nie przeżyjemy. Ale kupujemy też inne rzeczy, które no nie są nam niezbędne do życia, ale fajnie je mieć. Na przykład szczoteczka do zębów, tak? No bez szczoteczki do zębów przeżyjemy, jesteśmy w stanie przeżyć. Ale czy fajnie tą szczoteczkę do zębów mieć? I takim jedzeniem dla naszej cery, czyli najważniejszymi produktami pielęgnacyjnymi dla naszej cery jest krem SPF i płyn do mycia twarzy. To jest taka święta trójca, którą każdy powinien mieć. A taką szczoteczką do zębów w pielęgnacji jest właśnie serum. Niby nie jest niezbędne, ale naprawdę fajnie je mieć. Kiedy takie serum powinniśmy aplikować? Rano czy wieczorem? I tutaj pierwsza opcja, ta najłatwiejsza opcja, to jest po prostu przeczytać zalecenia producenta. Ale jeżeli nie możecie znaleźć tych zaleceń producenta, albo po prostu ich nie ma na opakowaniu, to zostaje Wam opcja numer dwa. Wtedy najlepiej zasugerować się składnikiem aktywnym, który jest w kosmetyku. Już Wam tłumaczę, co to jest ten składnik aktywny i gdzie go znaleźć. Składnik aktywny to taki super składnik w kosmetyku. Jakbym miała składnik aktywny do czegoś porównać, to porównałabym go do Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. Lewandowski sam meczu nie wygra, potrzebuje do tego drużyny. Tak samo składnik aktywny potrzebuje innych składników, żeby skutecznie zadziałać. Ale Lewandowski jest taką gwiazdą w reprezentacji. Tak samo składnik aktywny jest taką gwiazdą wśród innych składników. Teraz jak to wygląda w praktyce? Jeżeli na kosmetyku jest napisane, że coś robi, na przykład ten redukuje przebarwienia, to właśnie znaczy, że ten składnik aktywny jest za to odpowiedzialny. Tutaj mamy kolejny produkt, ten jest odpowiedzialny za redukcję widoczności zmarszczek i to właśnie składnik aktywny jest za to odpowiedzialny. I z racji tego, że składnik aktywny to jest właśnie taki super składnik, to marka zazwyczaj chce się pochwalić, że taki składnik właśnie w tym kosmetyku jest. Więc jest on wyraźnie zaznaczony na opakowaniu i nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem go, nawet jeżeli nie potraficie czytać składów. Tutaj na przykład mamy składnik aktywny Bakuchiol, no zobaczcie, zajmuje pół opakowania i tutaj mamy na przykład witaminę C plus E. Wracając do pytania, czy aplikujemy serum rano czy wieczorem, no to właśnie wszystko kręci się wokół tego składniku aktywnego. I tutaj nie mam niestety dla Was dobrej wiadomości, bo to kiedy jaki składnik aktywny aplikujemy, no to musicie albo wiedzieć, albo po prostu wpisać sobie w Google. Z takich najważniejszych, najpopularniejszych składników aktywnych powinniście wiedzieć, że wieczorem na pewno aplikujemy retinol. Retinolu nie powinniśmy aplikować w dzień, a z takich moich sugestii ja też wieczorem aplikowałabym na przykład kwasy AHA, BHA, PHA, a rano na przykład zalecałabym aplikować witaminę C. A jeżeli chodzi o resztę składników, to tak jak mówiłam, wystarczy to wpisać w Google. Już wiecie, gdzie znaleźć składnik aktywny, także wystarczy wpisać, czy na przykład retinol powinno się aplikować rano czy wieczorem i Google na pewno Wam wszystko powiedzą. Kolejne pytanie, czy kilka serum możemy stosować naraz, czy kilka serum możemy stosować jednocześnie? I tutaj się sprawa też znowu komplikuje, dlatego że właśnie serum zazwyczaj się opiera na tym składniku aktywnym, a nie wszystkie składniki aktywne możemy ze sobą łączyć. Niektóre super ze sobą współgrają, ale inne się nie dogadują i nie powinniśmy ich używać razem. Ale to jest tak naprawdę temat na cały oddzielny filmik, bo mogłabym się o tym rozgadać na naprawdę godzinę, także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki filmik, jak właśnie łączyć ze sobą składniki aktywne. Kolejny problem to w jakiej kolejności powinniśmy aplikować produkty. Czyli czy najpierw aplikujemy serum,
czy najpierw krem, a potem serum. I tu zasada jest bardzo prosta, bo zaczynamy zawsze od oczyszczenia cery. Jak jemy obiad w domu, nie, kolejna moja super metafora, to też nie nakładacie sobie obiadu na brudny talerz, tak? Najpierw umyjecie ten talerz i dopiero potem nałożycie obiad. Więc to samo chcemy zrobić z cerą. Najpierw musimy ją oczyścić i dopiero potem coś na nią nakładamy. Po oczyszczeniu kieruję się zasadą, że aplikuję te produkty najbardziej rzadkie, najbardziej wodniste i potem coraz to treściwsze. Coraz bardziej gęste, oleiste, takie ciężkie. I już Wam tłumaczę dlaczego. Przyniosłam sobie zestaw małego chemika i będzie demonstracja. Wyobraźcie sobie, że sitko to jest Wasza skóra. I teraz mam tutaj produkty, które są wodniste, tak? I sobie aplikuję te wodniste produkty na skórę. Przeleciało, nie? A teraz aplikuję sobie po tych wodnistych, rzadkich produktach, aplikuję sobie krem. I co zrobił krem? Wszystko mi zatkał, tak? Dlatego właśnie, aplikując te wodniste produkty, zamykamy je tym kremem. No dobra, ale teraz możecie mnie zapytać, dlaczego ja do tych cięższych produktów zaliczam oleje, tak? No bo teoretycznie, jakbym taki olej przelała przez sitko, to pewnie by przeleciał jakoś, nie? Już Wam pokazuję dlaczego. Wlewamy wodę, tak? Czyli to są nasze wodniste produkty. Uwaga, przyniosłam olej z kuchni. I teraz aplikujemy oleje na skórę i zobaczcie, co się dzieje. Co zrobił olej? Dlatego właśnie rzadsze produkty aplikujemy na początku, potem cięższe w tym oleje. Są oczywiście jeszcze inne metody ustalania kolejności aplikacji produktów, ale są bardziej skomplikowane, na przykład trzeba patrzeć na pH, więc skoro ten filmik miał być prosty i przyjemny, zostaniemy po prostu przy tym sposobie. Kolejna kwestia, jak często mogę aplikować to serum, ile razy w tygodniu. I tutaj też najlepiej stosować się do zaleceń producenta. Zazwyczaj na opakowaniu jest napisane, ile razy w tygodniu powinno się dane serum stosować, ale jeżeli nie możecie takiej informacji znaleźć, albo po prostu takiej informacji na opakowaniu nie ma, to możecie oczywiście znowu po składniku aktywnym tego szukać. Czyli na przykład sprawdzacie, że o, tutaj w tym serum składnik aktywny to jest bakuchiol, więc wpisuję w wyszukiwarkę, jak często mogę stosować bakuchiol. Z tym, że tutaj jest taki problem, że składniki aktywne mają w kosmetykach też różne stężenia. Więc może być wyższe stężenie, może być niższe stężenie. Dlatego najłatwiej jednak jest stosować się do zaleceń producenta. Niektóre składniki aktywne można używać codziennie. Ja na przykład codziennie stosuję takie serum z witaminą C pod krem z filtrem, ale inne składniki aktywne, na przykład takie jak kwasy BH, pH w tym przypadku, no to już raczej stosuję raz, dwa razy w tygodniu. Oczywiście wszystko zależy też od tego, jak bardzo stężone są te kwasy. Przy czym jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna kwestia, na takie składniki aktywne, w szczególności jak kwasy czy na przykład retinol, najlepiej zbudować sobie tolerancję. Budowanie tolerancji na dany składnik polega na tym, żeby po prostu zacząć od niższego stężenia, żeby przedstawić ten składnik skórze. Czyli na przykład przychodzicie, cześć, to jest kwas salicylowy. Tak samo jest, słuchajcie, z nauką pływania. Też zaczynacie się uczyć na takiej płytkiej wodzie i dopiero przepływacie na głębszy basen, jak już się trochę nauczyliście, tak? Lepiej nie rzucać nikogo na głęboką wodę i patrzeć, o, utopi się czy się nie utopi, wiecie o co chodzi. Że może sobie poradzić, ale może sobie nie poradzić. Tak samo jest ze składnikami aktywnymi, że po prostu lepiej użyć na początku mniejszego stężenia, zobaczyć jak ta skóra sobie z tym stężeniem radzi, niż rzucać tą skórę na głęboką wodę i spoli się albo się nie spoli. Kolejna zagadka, jak dobrze dobrać serum do swojej cery? I tutaj mam wrażenie, że kobiety ogólnie wybierają serum, które je najbardziej obraża. Wiecie o co chodzi? Że na przykład zobaczę na opakowaniu, że o, to jest serum dla cery pozbawionej blasku, z przebarwieniami, ze skórnikami, z marszczkami i ona stwierdzi, o, to jest coś dla mnie. Ale taki kosmetyk, który zadziała na wszystko, po prostu nie istnieje. Więc im więcej takich obietnic na opakowaniu, tym tak naprawdę gorzej. Dlatego wybierając serum, musimy się zastanowić, jaki konkretnie mamy problem i dopiero szukać serum na ten konkretny problem. Czyli na przykład mamy tutaj serum z Sephora Collection, które ma nam pomóc w zmniejszeniu widoczności porów i jest ono tutaj z kwasami BH, pH 6%. Jeszcze jedna ważna kwestia, wiem, że już teraz trochę zbaczam z tematu, ale muszę o tym powiedzieć. Wiem, że część z Was będzie załamana, jak to powiem, ale słuchajcie, chodzi o zmniejszanie porów.
nie ma czegoś takiego jak produkt, który zmniejszy nam pory. Wielkość waszych porów jest uwarunkowana genetycznie. Tak samo jak na przykład, nie wiem, jakie długie mam nogi, to też jest uwarunkowane genetycznie i nie mogę sobie wydłużyć nóg. Mogę je optycznie wydłużyć, na przykład zakładając szpilki, tak? Tak samo jak optycznie mogę zmniejszyć pory, które są na przykład pozatykane, używając takiego serum właśnie od Sephora Collection. I w ogóle tutaj bardzo mi marka zaimponowała, że właśnie w opisie produktu na stronie jest napisane, że zmniejsza widoczność porów, bo po prostu no często firmy oszukują swoich klientów i napisane jest na opakowaniu, że po prostu zmniejszają pory, a to jest po prostu nieprawda. I teraz ostatnia już kwestia, bo nie chcę Was zanudzić, a wiedzę też trzeba dozować, bo im więcej informacji, tym ciężej je po prostu przyswoić. Więc to musi być podane w odpowiednich dawkach. Powiedzmy teraz tak, wiecie jaki macie problem z Waszą cerą, wiecie co chcecie w wyglądzie Waszej cery poprawić i teraz skąd macie wiedzieć, który produkt wybrać, tak? Bo serum z witaminą C na rynku na przykład jest setka, tak? I skąd mam wiedzieć, że akurat to jest dla mnie? Nie musicie mieć od razu w ogóle najbardziej wypasionego serum, jakie jest tylko na rynku, z największym stężeniem, bo po pierwsze, nie zaczynamy od wysokich stężeń. Powinniśmy przedstawiać, tak jak Wam mówiłam, ten składnik aktywny skórze, czyli używać na początku mniejszych stężeń i dopiero potem stopniowo wprowadzać te większe stężenia. Jak już ustalicie sobie ten budżet, w jakim chcecie się zmieścić i chcecie sobie kupić to serum z witaminą C, to najważniejsze jest tylko, żebyście nie przepłacili. I teraz na co warto zwracać uwagę, kupując serum z witaminą C? Witamina C to jest najbardziej niestabilny składnik aktywny, jaki jest. Wyobraźcie sobie, że macie niestabilną emocjonalnie koleżankę, która po prostu wybucha przy każdej lepszej okazji, tak? I teraz potrzebujecie kogoś, żeby ją ogarnął, że tak powiem. Czyli potrzebujemy jakiegoś stabilizatora. Najlepsze kombo takie, którego powinniście szukać, to jest właśnie witamina C plus E albo taka trójka C, E i kwas ferulowy. Dlatego, że ta witamina C jest taka niestabilna, nie możecie otworzyć tego opakowania i odstawić na przykład na miesiąc gdzieś, żeby sobie postało, tylko trzeba używać tego od razu i trzeba zużyć to jak najszybciej. Dlatego właśnie, że z każdym dniem tak naprawdę ta witamina C traci jakoś tam swoją efektywność i ważne jest, żeby właśnie domykać opakowanie do końca. Najlepiej przechowywać właśnie je w jakimś zacienionym, ciemnym miejscu, bez dostępu powietrza. I jeszcze najlepiej w ogóle trzymać to serum gdzieś w lodówce albo w jakimś zimnym miejscu, bo ciepło też może wpływać na to, że szybciej ta witamina C straci swoje właściwości. W ogóle jak Wam tak ściemnieje ten płyn w środku, to znaczy, że ona już jest do wrzucenia. Jak ściemnieje na taki brązowy, pomarańczowy, zaraz Wam tu puszczę filmik, kiedyś Wam pokazywałam na story właśnie, jak mi ściemniało serum z witaminą C i ono jest wtedy do wyrzucenia. Dajcie w ogóle znać, może chcecie zobaczyć oddzielny filmik o witaminie C na przykład, bo ja dopiero, wiecie, musnęłam ten temat, podałam Wam najważniejsze fakty, ale mogłam się rozgadać jeszcze bardziej. Czy o jakimś innym składniku aktywnym, na przykład o bakuchiolu. O, w ogóle bakuchiol to jest teraz taki produkt na topie. To ma być podobno zamiennik retinolu, a retinol to jest mój ulubiony składnik aktywny chyba ze wszystkich. To jest tak naprawdę jedyny składnik aktywny, który jest nam w stanie jakoś spłycić zmarszczki i rzeczywiście działa na tą skórę przeciwstarzeniowo, tak? No bo reszta składników aktywnych, no to jest na przykład na przebarwienia, na zaskórniki i tak dalej, a bakuchiol i retinol to są jedyne tak naprawdę składniki aktywne, które mogą wpłynąć na to starzenie. Oczywiście oprócz kremu z filtrem, bo krem z filtrem, wiadomo, lepiej zapobiegać, jak potem leczyć, ale jak już chcecie leczyć, no to właśnie bakuchiolem albo retinolem. Dobra, kończymy ten odcinek, bo się za bardzo już rozgadałam i nigdy nie skończymy. Na końcu chciałam tylko podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka Sephora Collection, które właśnie udostępniła serum do dzisiejszego filmiku. Bardzo się cieszę, że są takie marki, które chcą edukować, które chcą szerzyć wiedzę na temat pielęgnacji, świadomej pielęgnacji. Nie dosyć, że te produkty są po prostu fajne, bo to jest moje drugie opakowanie witaminy C, w ogóle też jest super dla cery suchej, bo fajnie nawilża. To moja mama też jest fanką, wiem, że krem akurat nie serum, ale kremu na dzień i innego nie chcę używać. Już chyba jej piąte opakowanie ostatnio dałam pod choinkę. Teraz zaczęłam używać właśnie tego serum z bakuchiolem, no ale tak jak mówię, na rezultaty tutaj trochę trzeba poczekać, także na pewno dam jakiś update na Instastory. I w ogóle to są też super produkty dla osoby, która dopiero zaczyna z pielęgnacją, bo w tym świecie naprawdę ciężko na początku się odnaleźć, żeby wiedzieć co, jak i gdzie.
Wybaczcie mi proszę, na końcu pojawiła się malutka usterka techniczna, a mianowicie nie zauważyłam, że rozładował mi się mikrofon. Jeszcze odnośnie opakowań, bardzo mi się podoba to, że są wykonane z materiałów z recyklingu i produkty nie mają w składzie takich śmieciowych składników. Mają zapach, ale to nie jest taki zapach, który utrzymuje się na skórze. On jest taki delikatny i mi osobiście nie przeszkadza. Także tak, jeżeli podobał Wam się filmik, to koniecznie kliknijcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Czekam na Wasze propozycje w komentarzach, jaki filmik pielęgnacyjny chcielibyście zobaczyć kolejnym razem. I mam nadzieję, że do usłyszenia. Do następnego. Pa, pa! Cześć kochani, witajcie ponownie w moim kanale. Na moim kanale. Opijam się za dużo kawy. Czy co? Ja mam nietolerancję laktozy, wiesz? Będę... Tak. Masz wszystko. Naprawdę? MBSB, BDSM. Cześć i czołem. Kluski z rosołem. Trochę mi nie wyszło to. Tęczone cięcie. Jeszcze raz. Makijażem. Najpierw powinniśmy.